Under Armour czapka overlap reversible, a nie black przez Steel Rozum. Opis produktu. Dwustronna czapka Under Armour z wykorzystaną technologią termoaktywną Cold Air Register zapewniającą komfortowe warunki treningu w temperaturach poniżej 13 stopni Celsjusza. Technologie. Cold Air, kiedy jest zimno? Idealne warunki, niskie temperatury. Koszulka wykonana w technologii Cold Air Register to dwustronna tkanina pochłaniająca wilgoć i regulująca temperaturę ciała. Potrafi sprostać dotąd niemożliwemu, utrzymuje ciepło te ciała przy maksymalnej redukcji wagi tkaniny. Główne zadania Cold Air. Idealnie dopasowuje się do ciała. Ogranicza zmęczenie mięśni. Reguluje temperaturę ciała. Cold Air to oznaczenie technologii materiału opatentowanego jako klasyczny produkt firmy Under Armour z przeznaczeniem do używania w temperaturach poniżej 13 stopni. Materiał ten to techniczna, dwustronna tkanina transportująca wilgoć z naszej skóry na zewnątrz i zapobiegająca jej powrotowi. Pozwala to utrzymać ciepło te ciała w niesprzyjających warunkach pogodowych. Redukuje nieprzyjemny zapach dzięki zapobieganiu rozwojowi bakterii. Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym hamująca przedwczesne starzenie się skóry. Transport wilgoci pozostawia ciało suche nawet przy dużym wysiłku. 5 filarów sportowej wydajności. Fundamentalne technologie, które udoskonalają techniczną odzież sportową przenosząc je na wyższy poziom wydajności. Filary te będą elementem wiodącym dla całej kolekcji Under Armour Register. Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym hamująca przedwczesne starzenie się skóry. Armour Stretch, lekka, niebywale elastyczna tkanina usprawniająca mobilność mięśni, a także zwiększająca szybkość schnięcia materiału. Wyeliminowanie szelestu, cicha odzież pomagająca sportowcom w skupieniu uwagi wyłącznie na wysiłku fizycznym. Kontrola zapachu, redukcja nieprzyjemnego zapachu dzięki zapobieganiu rozwojowi bakterii, które go powodują. Transport wilgoci, tkanina pochłaniająca wilgoć pozostawiając ciało suche nawet przy dużym wysiłku.